Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo świątecznie, chociaż jeszcze troszeczkę adwentowo, a nade wszystko, kochani drodzy telewidzowie, witam oczywiście wigilijnie. Tak, ten program ukazuje się właśnie w takim dniu i w taki wieczór, kiedy to ustają wszelkie smutki i spory, kiedy to pośród nas zasiada Chrystus, kiedy to, jak powiada ludowe przysłowie czy legenda, nawet zwierzęta próbują przemawiać ludzkim językiem. Jest to właśnie taki wieczór, kiedy my też jako ludzie próbujemy przemówić ludzkim językiem. Czy ta próba się udaje, czy ta próba się uda? Myślę, że tak, jeżeli weźmiemy się, jak to się mówi, do roboty, jeżeli zwrócimy się do tego, który rodzi się wśród nocy i ciszy, on nam pobłogosławi, on nam pomoże, on nas wspomoże, bowiem wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, powiada święty Paweł. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia i który rodzi się wśród nocnej ciszy. Kochani, drodzy Państwo, łamię się z Państwem opłatkiem tradycyjnie, tak jak Państwo już to zrobili, a może w tej chwili robią. Łamię się życząc wszystkiego najlepszego, aby właśnie ten chleb niewinny, ten chleb biały był chlebem, którego nam nigdy nie zabraknie, abyśmy nim dzielili się zawsze sprawiedliwie, oby to był chleb miłości, oby to był chleb owoc pracy naszych rąk, oby to był chleb, którego, jak powiedziałem, oby nigdy nam nie zabrakło, by zawsze leżał na naszych stołach i byśmy zawsze wyciągali po niego dłonie, byśmy zawsze karmili tym chlebem swoje ciało, by to nasze ciało było krzepkie, by to nasze ciało było zdolne do tego, żeby pracować, żeby rozwijać się i żeby być wciąż w tym świecie aktywnym. Wszystkiego najlepszego. Niech Pan błogosławi, niech to Boże dziecię podniesie swoją rączkę i niechaj, jak to powiada kolęda, błogosławi nam, naszym sadom, naszym polom, naszemu dobytkowi, wszystkiemu temu, co stanowi naszą doczesność. Wszystkiego najlepszego. Kochani, no właśnie Wigilia. A jeżeli jest Wigilia, to znaczy, że zaraz będą święta. Właśnie to pierwsze święto to już jutro, 25 grudnia. Życzę Państwu, żeby to były święta błogosławione, żeby to były święta pełne miłości, tej różnej miłości, ale nade wszystko tej miłości przebaczającej. Ona jest nam bardzo potrzebna, tak jak potrzebne jest powietrze do oddychania, tak jak potrzebny jest chleb do karmienia naszego ciała, tak jak potrzebne właśnie są inne wartości doczesne, tak potrzebna jest miłość przebaczająca. Bez miłości przebaczającej bardzo trudno wyobrazić sobie życie. Popatrzmy, gdybyśmy nie umieli sobie wzajemnie przebaczać, gdyby Chrystus nam nie przebaczał, gdyby nie było sakramentu pokuty, tego właśnie sakramentu miłości przebaczającej, jakby wyglądało nasze życie, byśmy żyli cały czas w stanie wojny, w stanie nienawiści, czy w stanie takiej obojętności. Pozdrawiam świątecznie. Wszystkiego naprawdę, kochani, wszystkiego najlepszego. Niech to Boże dziecię podniesie swoją rączkę. Jeszcze raz powiadam, jeszcze raz powtarzam. Niechaj błogosławi nam w tym czasie, który obecnie przeżywamy. Niechaj błogosławi w tych ostatnich dniach starego roku, roku pańskiego 2021. I niechaj błogosławi nam też już w nowym roku, który wkrótce rozpoczniemy, roku pańskim 2022. To już będzie w sobotę. To, proszę Państwa, to już będzie w najbliższą sobotę. Rozpoczniemy nowy etap naszego doczesnego wędrowania. Proszę zauważyć, że wraz z rozpoczęciem pierwszego święta wchodzimy w tak zwaną oktawę świąteczną, a w oktawie świątecznej, począwszy od 25 grudnia do 1 stycznia, każdy dzień w takiej oktawie ma wymiar święta. Dlatego też podczas każdej mszy świętej, gdy będziemy w kościele, to na pewno zauważymy, że właśnie będziemy albo śpiewali, albo odmawiali hymn Chwała na wysokości Bogu. Oby każdy dzień w oktawie był dniem pełnym miłości, pełnej świąteczności i pełen też tych właśnie wspaniałych
kolęd, które śpiewamy nie tylko, myślę, że ustami, ale które śpiewamy przede wszystkim naszym sercem. Oby właśnie te kolędy rozbrzmiewały nie tylko w naszych uszach, nie tylko w naszych ustach, ale w naszym sercu i w naszym życiu. Kochani, no właśnie ostatnie dni Starego Roku. No będzie już niedługo piątek, tak? A jak wiemy, piątek, ten oczywiście następny, nie ten dzisiejszy, to będzie właśnie ostatni dzień Starego Roku, czyli wspomnienie świętego Sylwestra. Składam najlepsze życzenia wszystkim tym, którzy noszą takie imię. I właśnie Sylwester jest to taki czas, kiedy bawimy się, kiedy radujemy się, kiedy robimy taki rachunek sumienia, taki remanent, żeby to wszystko podsumować, ten stary rok, jaki on był, czy on był dobry, czy czegoś tam brakowało, czy czegoś było za dużo. Na wieczór sylwestrowy, na noc sylwestrową życzę Państwu i sobie też, żeby to właśnie był cudowny wieczór, żeby to była cudowna noc, ale proszę Państwa, pamiętajmy, żebyśmy byli odpowiedzialni, zwłaszcza młodzież, te różne fajerwerki, te różne zabawki, które są bardzo niebezpieczne, jeżeli ich niewłaściwie używamy. I życzę też, żeby to był wieczór, żeby to była noc, która będzie też godziwą nocą. Bawmy się na różne sposoby. Niektórzy będą w kościele, niektórzy będą, jak ktoś mówi, na białej sali, prawda? Inni na balach sylwestrowych, ale to wszystko niechaj będzie w atmosferze pandemicznej. Przestrzegajmy, kochani, te przepisy. Pamiętajmy, szczerze onego Pan Bóg szczerze. Poza tym też warto zauważyć, że owszem, pierwsze święto Bożego Narodzenia, a potem jest niedziela. Ta niedziela w oktawie świątecznej będzie miała wymiar, proszę Państwa, świąteczny. Owszem, to jest niedziela, ostatnia niedziela Starego Roku, ale będzie to niedziela, która będzie poświęcona świętej rodzinie. Jezus, Józef i Maria, ta święta rodzina, ta cudowna święta rodzina, która emanuje swoją świętością i swoim przykładem, może nierozstrzygnionym, może bardzo takim trudnym, ale emanuje przykładem dla nas, dla naszych rodzin. Nasze rodziny, te, które my tworzymy, rodziny parafialne, rodziny, które właśnie mają miejsce pod dachem naszego mieszkania, te rodziny zakładowe. To wszystko, proszę Państwa, jest rodzina, to wszystko są rodziny, to są wspólnoty. Aby właśnie ta rodzina, której na imię święta rodzina, żeby ona nas uczyła czego? Właśnie tej wspólnoty, żebyśmy zawsze w takiej rodzinie szukali tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Żeby te rodziny były scementowane miłością. Jeszcze raz podkreślam, o czymś mówiłem, to miłością przebaczającą, żeby w tych rodzinach nie zabrakło tej miłości, żeby te rodziny były scementowane wiarą w Chrystusa i wiarą Chrystusowi, żeby w tych rodzinach był obecny Chrystus. Jeżeli On rodzi się, to proszę Państwa, On rodzi się z naszego powodu, On rodzi się dla nas. Rodzi się nie dlatego, że my jesteśmy dobrzy, ale rodzi się dlatego, że po prostu jesteśmy wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Do tych pasterzy zechciejmy my też należeć. Bądźmy właśnie tym pasterzami, bądźmy tymi pasterkami i wstańmy, bo ten Bóg nam się rodzi, ten Bóg, który staje się człowiekiem, ten Bóg, czy to Słowo, które staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Na zakończenie naszego spotkania bardzo proszę, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, żeby wysłuchać Słowa Bożego, czyli Ewangelii, które będziemy słyszeli w Kościele, albo które też właśnie już żeśmy słyszeli w Kościele. I tak to następujące słowa usłyszymy, bądź też usłyszeliśmy. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym Pan nam oznajmił. Udali się też pospiesznie, znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im zostało przedtem powiedziane. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, właśnie, udajmy się do Betlejem, udajmy się do żółwka betlejemskiego, żeby tam spotkać Marię, żeby tam spotkać Józefa, a nade wszystko, żeby spotkać właśnie tego, który narodził się dla nas, żeby spotkać właśnie Dziecię Boże, żeby spotkać to Dziecię Boże i potem wrócić od tego żłóbka. Tam nie pozostaniemy na cały czas, tam nie pozostaniemy na stałe, ale tak jak pasterze, musimy wrócić do swoich zajęć, musimy wrócić do swoich obowiązków, musimy wrócić do swojej codzienności. No oczywiście po to, żebyśmy opowiadali, co żeśmy słyszeli, żebyśmy opowiadali
o tym, co żeśmy widzieli, nie tylko ustami, nie tylko z jakimiś tam innymi formami, ale żebyśmy to opowiadali swoim życiem, swoim dobrym życiem, swoim życiem odpowiedzialnym, swoim życiem, które niechaj świadczy o tym, że kochamy Chrystusa, który narodził się niegdyś w betlejemskim żłobie. I kochani, na zakończenie wasze słowa Adama Mickiewicza, które bardzo dobrze znamy, to prawda, że Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada, jeżeli nie narodził się w tobie. Życzmy sobie jeszcze raz wzajemnie, by On narodził się we mnie, w tobie, w nas. Kochani, na zakończenie tego spotkania świątecznego, spotkania w Starym Roku, bardzo proszę o przyjęcie Bożego błogosławieństwa. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem. Chrystus narodził się dla nas. Żyjmy tymi świętami, nie tylko podczas świąt, ale przez całe te właśnie dni, które nas czekają. Zostańcie naprawdę, zostańcie z Bogiem, zostańcie z nowonarodzonym. Bóg zapłać.